Ej, ale ja mam tak, patrzcie, ja sobie teraz pomyślałem, ty jakby Samek powiedział, ty, niemożliwe, że to ty nie grasz tak dobrze. To by było brzydko, nie? No. A jakby powiedział, niemożliwe, że to ty nie grasz tak słabo. To by też było belga. No właśnie, no jak to się stało? Jak to się dzieje? Ja tak nie powiedziałem. Cześć, witam się z Sofii. Nikodem. Type Hype. Witam was serdecznie w odcinku, o który prosiliście. Dostaliśmy wiele wiadomości, wiele maili na ten temat. Tak niektórzy mówią. Tak, tak. W odcinkach. Nie dostaliśmy maili ani żadnych wiadomości na ten temat. W komentarzach. Ale w komentarzach, bo kilka razy poruszaliśmy ten temat i jest wyraźne zainteresowanie i pytania na ten temat, więc stwierdziliśmy, że może po prostu odpowiemy. Tak, odcinkiem więc czytając te komentarze, uznaliśmy, że poruszymy temat samodyscyplina kontra siła woli. Takie rzeczy też poruszaliśmy nieraz w różnych odcinkach wyrywkowo. No i warto by było ten temat sobie całościowo uporządkować. Ja tylko dodam, bo dla mnie to było odkrycie, że to było naprawdę, pomogło mi ułożyć bardzo wiele rzeczy i zmienić produktywność w moim życiu, bo poznając to, w jaki sposób ja funkcjonuję, mogłam po prostu dostosować pod to swój plan. I naprawdę, bo próbowałam wiele różnych sposobów i rzeczy, bo wiedziałam, że produktywność to jest wspaniała rzecz, bardzo dobra rzecz, jest przydatna. I no nie zawsze to wychodziło, ale teraz już wiem, dlaczego nie. I wiem, co robić, żeby to, no po prostu, żeby osiągnąć tą produktywność na moich zasadach tak, żeby to było dla mnie łatwe i przyjemne i efektywne przede wszystkim, a nie działać po prostu na cudzych systemach. No właśnie, więc w kontekście tego to mamy takie dwie szkoły. I zauważyłem odnośnie książek typu Brian Tracy, motywacja, coaching i inne takie rzeczy, to i w ogóle jacyś tam mówcy, którzy chcą przekonać do tego swojego sposobu działania, to jest jedna szkoła, to jest szkoła właśnie samodyscyplina. Tak, że krok po kroku, codziennie po troszku. Tak, nie ma tutaj czegoś takiego jak motywacja, są tylko dobre nawyki. Tak, dobre nawyki, właśnie, dokładnie. Tak, tak. Czyli na przykład właśnie krok po kroku, tak jak mówisz, tutaj metodologia na przykład jest taka Kaizen, tak, że tak się rozwija takie najlepsze firmy, że powiedzmy masz sobie jakąś tam Toyotę i oni tam krok po kroku, tutaj mały wycineczek, tu i jakby cały progres polega na tym, że firma daje jakąś jedną drobną zmiankę, taką nie, że o, teraz przechodzimy w ogóle w jakiś inny stan, inną fazę i w ogóle obracamy się 180 stopni, tylko w ogóle to polega na takich mega drobnych zmianach, których nie widać. Tak. No i tutaj jest, że nie jesteś w stanie docenić tego, co jesteś tymi nawykami zrobić w ciągu 5 lat, bo to jest taki właśnie procent składany. To tak, wszystko, że budujesz ten fundament cegiełko po cegiełce i potem pierwsze piętro i kolejne i za 10 lat się obracasz i widzisz, że ten budynek powstał i że jest przydatny i że jest super, ale kładąc tą cegiełkę to zastanawiasz się, czemu ja to robię, przecież to nic nie wnosi. No więc tak, po prostu cegiełka po cegiełce, albo po angielsku jest takie przysłowie, mówi się, pewnie po polsku też jest, jak jest to napiszcie, jak się zjada słonia i odpowiedź brzmi po prostu kęs po kęsie. No tak, i to jest trochę w ten sposób, stoisz przed czymś ogromnym, po prostu rozkładasz to na małe rzeczy i to nawet nie chodzi tylko o atakowanie dużych zadań, tylko właśnie też te codzienne takie nawyki, żeby osiągnąć cokolwiek w przyszłości. Wyznaczam cel i wyznaczam kroki po prostu do tego. Zgadza się. No też są jak najbardziej takie naukowe podstawy tego sposobu myślenia. Ja zauważyłem dużo, chociaż w Charles Duhigg ta siła nawyku są, moim zdaniem tam są i do jednego i do drugiego, ale o tym nawyku też jest tam wspomniane. Polecam, dobra książka. Tam on mniej więcej tam argumentuje to w ten sposób, że
tam potrzeba ileś dni, żeby po prostu się przyzwyczaić do czegoś i tam jak ktoś sam chciał zacząć biegać na bieżni, no to tam na początku tylko te buty zakładał, tak? Tak, potem... i siedział na łóżku po prostu przez chwilę w pierwszy dzień, potem w drugi dzień też, a w trzeci dzień wyszedł za drzwi. Tak, nie chodzi o to, żeby po prostu od razu wdrażać te pełne nawyki, tylko tak krok po kroku, dokładnie do sobie. Albo Jordan Peterson, nie? Wstań rano, pościel łóżko, nie? To jest pierwszy krok. Posprzątaj pokój i to wtedy... Te dobre nawyki, mikronawyki prowadzą potem do tych dobrych makronawyków i też tam makroefektów. Tak, tak, tak. Więc no, to jest jedna z tych właśnie filozofii. No i tutaj mamy pewne obserwacje. No, obserwując typy osobowości szeroko, zauważyliśmy, że ma to powiązanie szczególnie z jedną funkcją. A teraz... Możecie zapauzować i przemyśleć sobie, jaka to funkcja może być. No i wydaje mi się, że to nie jest niespodzianka, że tą funkcją będzie SI. Tak, czyli introwertyczna sensoryczność. Tak, tak. I ona jest związana właśnie z taką obowiązkowością, poczuciem odpowiedzialności, podchodzeniem, nie wiem, tak do swoich własnych zadań. I i nawyku po prostu, do nawyków, do takiego codziennego po prostu i dostałości, no wszystko co z tym jest związane, to ten SI odpowiada za to. I tę funkcję ma połowa typów, nie tylko typy S. Połowa typów, w tym i S, i N ma właśnie ten SI i połowa typów w ten sposób będzie podchodziło do produktywności. Nie, że podchodziło, tylko jeśli przejmie ten sposób właśnie wyrabiania dobrych nawyków, to raczej powinno być tak, że osiągnie większy sukces, bo to jest po prostu pod nich. Tak, oczywiście najbardziej i zdecydowanie najlepiej będzie to widać u ludzi, których to będzie wysoka funkcja, czyli ta pierwsza lub druga, co najlepiej widać po typach tak zwanych tych strażnikach, SEO-tach, więc nieraz mówiliśmy właśnie o tym, że oni są tacy, no i to wynika właśnie z tej siły nawyku. Ale ja tylko chcę taką jedną rzecz dorzucić w tym wszystkim, że zauważyłem, że w tym okresie, w którym jesteśmy, XXI wiek, jakoś tam, nie wiem, globalna gospodarka, amerykanizm i tak dalej, że tak powiem, szeroko popularny, to jakoś ta funkcja nie robi kariery. W sensie, że nie jest dla ludzi uważana za ciekawą i atrakcyjną i nie jest powszechnie. Trudna jest. No tak, jest trudna, ale jakby nie sprzedaje się za dobrze. Okej, no tak, bo też można delegować tutaj apki, tutaj coś tam. I ona też nie jest taka hollywoodzka, nie? To mi chodzi. To jest taka codzienna, żmudna robota, no nawyki, no. Trzeba by się zastanowić, dużo lepiej znasz historię ode mnie. Czy był taki okres, gdzieś tam jakiś wiek, w którym na przykład ta funkcja robiła lepszą karierę i że, nie wiem, była uważana za ważniejszą, czy zawsze tak było, że prostu ona była uważana za, powiedzmy, troszkę taką mniej atrakcyjną, ale jest to bardzo szkodliwe i negatywne, że jednak wszyscy rzucają się na te inne rzeczy, a niekoniecznie właśnie na to podejście, które... Mi się wydaje, że to może być związane z tym, że powiem jeszcze o tym drugim, że każdy z nas, czy mamy tę funkcję SI, czy nie, to ludzie chcą natychmiastowych rezultatów, a SI, ta funkcja, ta dyscyplina, te nawyki, one są związane właśnie z tym, że zaczynam od małego i muszę ciągle dokładać tego i zajmie mi kilka dni, czy nawet kilka lat, żeby osiągnąć efekt. A wiadomo, mało komu chce się włożyć ten wysiłek, więc to jest trudne. Nie chcemy tego robić. A ja bym też powiedział, bo to jest jak w tej wielkiej piątce, bardzo mocno związane z solidnością, a solidność jest trochę na przeciwnej osi z otwartością na doświadczenie. I wydaje mi się, że w takiej popularnej kulturze otwarcie na doświadczenie aktualnie robi większe show i większą jakby karierę. Ludzie lubią bardziej otwartość na doświadczenie niż solidność. To jest przygoda, nie? To jest dużo większa przygoda, nie? Niż ta solidność. No a potem można kończyć tak, że całe życie są otwarte na doświadczenia. Budzę się w którymś momencie i na czym stoję? No nie wiem, na tym, że mam kilka tam doświadczeń w zanadrzu, a sąsiad, który wziął się za ten SI, za te nawyki, za tą samą dyscyplinę,
tym momencie w życiu, gdzie ja jestem, ma dużo więcej... Nie chcę go jakichś zasobów, nie? Zasobów może, bo czegoś, wiadomo, każdy ma inne wartości i każdy szuka innych rzeczy. Tak. Oczywiście wiadomo. No, ale jednak to tak, w czym tak się jest. Starał, tak? Dokładnie, w czym się starał. Czy to był ogród, tak, czy to było, nie wiem, fajne relacje nawet? No, tak, albo oczywiście troska o rodzinę, czy coś, bo to jest dokładnie tak samo się buduje. Po prostu długoterminowe, cokolwiek długoterminowego. Tak. To po prostu przez tą samą dyscyplinę, przez tą żmudną, codzienną pracę można wyrobić długoterminowe wyniki naprawdę na wysokim poziomie. A potem opowiemy o tym, bo ta otwarte doświadczenie to jest właśnie ta druga strona troszkę. Aha. No to możemy przejść do tego. To zanim przejdziemy, to powiedzmy, że tę pierwszą cechę, która wiąże się, cechę funkcję, która wiąże się właśnie z tą samodyscypliną, z tym wyrabianiem nawyków, mają typy SJ. Tak. I oni to mają naturalnie i oni bardzo dobrze operują tą funkcją. To jest jedno z ich najważniejszych, najbardziej podstawowych, charakterystycznych cech, ale tę cechę, ten sposób funkcjonowania mają również typy NP. Tak, które znowu są właśnie bardzo otwarte na doświadczenie, są nisko, statystycznie nisko solidne, przy czym... Bo oni odrzucają właśnie tą żmudną robotę, te NP z natury po prostu. Nawet nie, że nie chce, tylko... Ta solidność, ta samodyscyplina naprawdę sprawia wielki problem takim typom. Nie zmienia faktu, że macie to we funkcjach. To jest wasza funkcja i jeśli złapiecie tego byka za rogi i ogarniecie to, to możecie daleko zajść i z tym swoim NP, i dokładając ten SJ, który naprawdę siedzi w was. Tylko po prostu wykorzystajcie to. Ja dam ci porównanie z wczoraj, z wieczora, bo grałem w piłkę nożną i grałem z chłopakiem takim w zespole. I on naprawdę był bardzo dobrym graczem. Dużo lepszym, bym powiedział, ode mnie technicznie i takim był bardzo ogarnięty. Umiał po prostu bardzo świetnie grać. Ale miał jedną zasadniczą wadę. Ja już to zauważyłem. On był za bardzo otwarty na doświadczenie, za mało solidny. No tak. I ja widziałem, że było trudne zagranie. Bardzo trudne, ryzykowne i takie po prostu kreatywne, ciekawe. Albo takie proste, że po prostu idziemy 2-1 i podaj mi w lewo, albo podaj komuś w lewo. I raczej się uda, tak? Albo podaj tak między w uliczkę, żeby to było, wiesz... To nie, on nie miał nawet na tyle aż takich umiejętności, że za każdym razem mu to wychodziło. I pełno akcji spartolił tym, że był za bardzo otwarte doświadczenie. Czyli za każdym razem chciał to zrobić kreatywnie, za kreatywnie, zamiast to zrobić tak na najzwyczajniej świecie, tak jak podręcznik mówi, nie? Tak, to jest to. A nuż tym razem się uda, przecież w którymś momencie musi się udać i potem jest tyle Się brzydził też takich zwykłych, konwencjonalnych zagrań. To jest takie zwykłe. No. No to też jest NP, nie wiem, NP, jeśli się zgadzacie i utożsamiacie, to często się spotyka NP i jedni to powiedzą na głos, a jedni nie. Ale jednym z największych strachów NP to jest to, że będą zwykli. Albo że będą po prostu normalni, że tak jak każdy inny. I to jest czasami aż takie, nie że obrzydzenie, ale to jest taki strach, że po prostu skończę jak wszyscy inni. I problem w tym, że to takie myślenie, czy takie podejście do życia właśnie blokuje przed ogromną ilością naprawdę efektywnych zagrań. To jest takie kłamstwo, w które NP wierzy i chcąc być lepszymi, chcąc często zmienić ten świat, wnieść coś wartościowego, próbuje po swojemu i właśnie tymi takimi dziwnymi zagraniami, których się nawet jeszcze nie nauczyli. Więc NP, zmieniajcie świat, róbcie to, nie bądźcie zwykli, ale najpierw idźcie, nauczcie się tych zagrań i potem możecie je stosować, bo jeśli ich nie umiecie, to co z tego, że widzicie możliwość, że teraz można by jakoś fajnie to kopnąć i ładnie to zagrać. Jeśli nie umiesz tego zrobić, to z czym do ludzi, nie? Tak, a wiesz co, jeszcze ja bym powiedział, że ten gość potem dla mnie już był skrajnie przewidywalny. Okej, okay, no tak. No, bo no ja właśnie już wiedziałem, że on za każdym razem zagra tę trudniejszą piłkę. Tak. Jak ja bym był obrońcą, to ja bym dokładnie wiedział, gdzie on zagra, bo on chciał być tak nieszablonowy, że był szablonowy, że stał się strasznie szablonowy. Nonkonformista, tak. Tak, więc tak to też widzę czasem, że prawdziwe, prawdziwie wyjątkowe NPK-i są te, które opanowały solidność. Tak. Bo ci, którzy powiedzmy wpadają w schemat,
to są ci, którzy będą robić za każdym razem, próbować inaczej i nie będą potrafić zrobić tego po prostu regularnie 8-16, tak? I po prostu liczą na to, że w którymś momencie to się uda. Nie, to tak nie działa. To, no. To świat tak nie działa po prostu, nie. No, więc jakby prawdziwą oryginalność te typy mogą osiągnąć przez bycie bardziej SJ, tak bym powiedział. Tak. No i drugą stronę SJ tylko nie o tym dzisiaj mówimy. Dzisiaj mówimy o tej samodyscyplinie i o tym, że NPK-i w was siedzi ten mały SJ, który chce wam pomóc odnieść zwycięstwo, dosłownie, tylko po prostu musicie go posłuchać. Tak. I tu znowu tak nie porywać się z motyką na słońce. Pamiętać o tym, że jednak NP to jest NP, a nie SJ, i nie robić wielkich, jakbyście wiedzieli, moja siostra ESFJ, jaką ma ścianę po prostu z kalendarzem, rozpisane wszystko kolorkami, kiedy co, jakie korki, gdzie tam ma jechać i w ogóle. No nie, NP-ki nie róbcie w ten sposób. Robicie plan, trzymacie się planu, ale robicie taki plan, który zadziała. Po prostu żadne kolorki, a czy chyba, że chcecie. Po prostu pod siebie, o to tu chodzi. Nie chodzi teraz o to, że macie być najlepszym SJ-tem pod słońcem. Nie, macie być najlepszym NPK-iem pod słońcem, stosując właśnie te narzędzia, które już w was siedzą. Czyli nawyki i samodyscyplina. No bo tak, bo zauważ, że NP nie będą tak ukierunkowane to drugie, co które będziemy mówić o siłę woli, tylko bardziej o ciekawość. Tak, tak. I ta ciekawość ich jakby pcha do tego, żeby działać, żeby robić różne rzeczy. To jest jakby ta podstawowa cecha. I a ta siła nawyku jest troszkę ukryta. To jest ta droga, tak. No. Ale mówisz o tej ciekawości, to jest też minus ich, bo to też jest impulsywność, że łatwo się rozpraszają i dlatego ta samodyscyplina jest potrzebna, bo to jest jak w filmach, że robimy coś, robimy robotę, o wiewiórka, trzeba ją sprawdzić, bo ona ucieka i już nigdy nie wróci, lecę za tą wiewiórką, no a zadanie zostaje niedokończone, więc no tak. Zachęcamy bardzo mocno wszystkie NP do tego, żeby zrozumieć tego, że funkcjonujecie na bazie samodyscypliny i nawyków przede wszystkim. I uwierzcie mi, że dobre, proste nawyki to jest klucz do takiego S codzienności. Wtedy nie musicie myśleć nawet o takich podstawowych sprawach i możecie cały czas poświęcić po prostu na tę przyszłość i na te świetne rzeczy. Jeśli wdrożycie po prostu odpowiednie, proste, stałe nawyki codzienne. No właśnie, więc przechodząc teraz do tej drugiej części, no to mamy teraz siłę woli. Tak, i to jest z kolei cała druga połowa typów. Przede wszystkim to są NJ-ty, to jest też bardzo wysoka u nich funkcja, bo to jest NI, czyli introwertyczna intuicja, to jest ta siła woli. Ale też warto zaznaczyć, że wszystkie typy SP również funkcjonują na tej zasadzie. Tak, tak, tak. Czyli ta siła woli może być trochę bardziej kapryśna. Czyli nie jest u taka... U SP-ków, tak. Mniej nakierowana. Tak, tak. Ta chęć jest, ta wola jest jakaś tam, tylko ona właśnie niekoniecznie musi być skonkretyzowana i w sumie taka właśnie bardziej dziecięca, taka może bardziej... Taka prosta. Tak, tak. Prostsza. No, ale działa, taka mocna też. Tak. Tak, która chce odkrywać, ale też w sumie do końca jeszcze może nie wiedzieć dokładnie co. Jak wie, to no po prostu to musi troszeczkę bardziej dojrzeć, tak? Z kolei raczej SP będzie zawsze wiedziało, czego nie chce. To też jest takie super, że tym też trochę można filtrować, że patrzę na tam cztery opcje i jeśli nie wiem w tej chwili, czego chcę, jak użyć tej mojej siły woli jako SP, to przynajmniej na pewno mogę odfiltrować te rzeczy, których na pewno nie chcę i po prostu drugą eliminacji dojść do odpowiedniego wyboru. No i siła woli, no to ona robi, myślę, dobrą karierę aktualnie, czyli właśnie takie to jest bardzo w filmach pokazywane jako takie, wiesz, tam liderstwo. Tak, uwierz w siebie też. Uwierz w siebie, tak. Działaj, możesz wszystko i w ogóle takie... I za głosem serca. Tak. Tak. które gdzieś tam NJ-ty lubią bardzo promować, bo to takie często jest, że osoby z danym ego lubią promować to, co uważają za najsłuszniejsze, no bo to jest dobre dla ich ego, więc im się wydaje, że chcą tak to uzewnętrznić dla wszystkich, że to się na każdego działa. I to jest to, co mówiłeś na początku, że ci mówcy motywacyjni właśnie dzielą się na dwa takie obozy, na tą samą dyscyplinę i na tą siłę woli. Tak, tutaj tak wychodzi, a potem człowiek nie wie, gdzie się połapać, bo ten mówi tak, ten mówi tak, ten mówi tak. I wszyscy mówią przez swoje ego. Wszyscy mówią swoje. Tak. No.
Oprócz nas. Nie wiesz. No, także jeśli chodzi o tą siłę woli, no to mamy tutaj jakiś konkretny cel, do którego ktoś dąży i jakby motywacją, oczywiście to nie wyklucza samodyscypliny. Oczywiście, oczywiście. Tak, nie wyklucza, tak. Jednocześnie... Nawet nie powinno, tak, to wszystko, warto poznać wszystkie te systemy i przyjąć na siebie, tak, nie o to. Tak, jest ten nakierunkowanie na jakiś konkretny właśnie cel, konkretna rzecz, do której chcę dojść, dotrzeć i to jest taki właśnie już raj, tak? To miejsce, w którym będę lepszy, wspanialszy, w którym wszystko się zmieni i to całe, ta siła woli powoduje, że ona pcha, tak? Że jest ta motywacja, żeby osiągnąć daną rzecz. I na przykład w przypadku basenu, no to załóżmy ktoś chce osiągnąć jakiś czas, że przepłynie tyle i tyle minut, taką długość basenu, tam 20 długości załóżmy, i to jest taki moment, że on czuje, że osiągnął to, tak? I to będzie na przykład idealne w sytuacji, kiedy ktoś musi osiągnąć ten próg, bo potrzebuje do wojska albo na AWF i to będzie jakby pchało i nawet nie będzie potrzebować może nawet czasem aż takich nawyków, żeby to robić konkretnie w tych konkretnych godzinach. Tak. Ale jest ta super wola, która pcha, że te myśli są całe jakby zajęte myśleniem o tym, więc naturalnie po prostu człowiek będzie chciał wychodzić i wejść i to robić. No teraz właśnie opowiadasz to i ja sobie wyobraziłam człowieka z tej pierwszej, z tego pierwszego obozu SI, tak. Gdyby na przykład taki cel miał, że chce dostać się tam do wojska czy na ten AWF i muszę przypłynąć, po prostu nauczyć się tego pływania. Tak. I tu różnica może być taka, może być, wiadomo, nie 100% przypadków, że ten NI budzi się rano, słyszy ten budzik o 5 rano i myśli, muszę wstać na ten basen, to on naprawdę wstanie, bo wie, że ma cel do osiągnięcia. Tak, naprawdę. Tak. Dla SI to może być niesamowite, że SI słysząc budzik o 5 rano, w tej chwili SI jest nastawione na wygodę, jak ja się czuję. I SI nie będzie wstać, znaczy nie będzie, no wiadomo, tutaj mówię, prawda, statystyczna. SI nie będzie tym człowiekiem, który stwierdzi, tak, mam cel do osiągnięcia, muszę iść na ten AWF, wstaję w tej chwili i idę. Nie. SI to będzie ten, który właśnie będzie musiał się nauczyć. Wstać w tej chwili, może posiedzieć 5 minut na łóżku przez ten pierwszy dzień, w ten drugi dzień po prostu wstanie z tego łóżka, zrobi sobie śniadanie o tej 5:00 i może w następnym tygodniu wyjdzie z domu i potem zacznie chodzić na ten basen i wyrobi sobie taki nawyk, że może będzie to do końca życia po prostu tak funkcjonował. To SI też ma to do siebie, że to naprawdę są długoterminowe nawyki bardzo często. No a z kolei NI to będzie po prostu mam cel do osiągnięcia, dzwonimy budzik, czuję się strasznie, tak samo strasznie jak ten SI, ale wstaję, bo wiem, bo mam cel do osiągnięcia i zrobię to. No i właśnie jak planując, no to ten SI może układać na zasadzie, no będę to robił, no wstaję o 5:00 i 5:30, czy tam ogólnie jest jakaś przedział, w którym to robię i po prostu następnego dnia tak samo. Szczególnie w tych wysokich funkcjach, to one tak lubią te powiedzmy NPK-i wolą to sobie urozmaicić, tak. Natomiast ten NJ będzie właśnie kierował się tym głównym celem i dla niego nie będzie to aż tak ważne i to jest bardzo częsty problem, jak tłumaczymy w ogóle typy J, co to znaczy typ J, to NJ zawsze się oburzają, ale mój tam plan jest w ogóle taki rozmemłany, ja mam takie bloki, w ogóle zamieniam cały czas te bloki, tam pamiętam kolegę i ale NFJ. Masz je! No tak, ale ma ten wielki cel, który chce go tam gdzieś że ma go tam doprowadzić w to konkretne miejsce i te typy w ogóle mają też takie właśnie, lubią mieć fazy na zasadzie 12 godzin biorę, jadę i cisnę, bo po prostu mam ten moment, kiedy potrzebuję, mam tą motywację, żeby coś zrobić. Motywacja to jest tak. Siła woli, motywacja, tak, dokładnie. To jest taka samomotywacja kontra samodyscyplina, tak. No i potem
potem może trochę mniej, potem na przykład coś przestawię, ale tak czy siak coś osiągam. A jeżeli właśnie jestem samodyscyplinowy, no to mogę bardzo łatwo wypaść z tych torów, jak tak zacznę zmieniać. Tak. I to jest częsty problem właśnie tych, powiedzmy już tych wspomnianych wcześniejszych tam odcinku ENP, że właśnie oni lubią przestawiać te tory, nie ufając sobie, bo jeżeli raz ustalili ten plan i stworzyli ten harmonogram, to są swoim szefem, a potem nie słuchają tego szefa, bo czują, że nie wiem, a dzisiaj nie, mi się nie chce. Tak. Albo to naprawdę jest trudne dla NP i dla SJ, jak wypadną z nawyku. Na przykład przyjdzie choroba i leżysz w łóżku przez 2 tygodnie i cały plan idzie się paść. No i tak, potem dwa tygodnie później potrafi tak być, że SJNP, w ogóle te typy nawykowe muszą zacząć od zera, znowu od zera jakiś plan, znowu go wdrażać i znowu uczyć się tych nawyków. Dlatego naprawdę SJNP, nawyki to jest całe wasze życie. Spójrzcie teraz na to, co robicie codziennie, nie na plan, nie na to, co chcielibyście robić, nie na to, co zaplanowaliście sobie, tylko na to, jak naprawdę funkcjonuje wasza codzienność i zobaczycie, że wy macie te nawyki i wy robicie codziennie dokładnie te same rzeczy w bardzo podobny sposób i wyciągnijcie z tego wniosek, że każdy wasz ruch, każdy czyn, po prostu wszystko, co robicie, jest tworzeniem nawyku, które będzie determinowało twoją przyszłość. Następne 2 tygodnie, następne 2 lata, następne 20 lat. Więc jeśli wy chcecie zmienić swoją przyszłość, to musicie zmienić teraz te nawyki. Taką rzeczą związaną z wadą, powiedzmy, siły woli jest to, że załóżmy jest ten cel, a ten cel może zniknąć. Przykład, nie wiem, ktoś robi coś dla jakiejś konkretnej dziewczyny, czy chłopaka, czy coś, a potem się okazuje, że nie wiem, oni są już zajęci. I na przykład ta motywacja może całkowicie opaść i wtedy trzeba by było znaleźć w tym wszystkim kolejną motywację, więc no i w ogóle też dużym rozczarowaniem czasem dla tej siły woli jest to, że jak dojdzie do tego celu. No tak, dokładnie. Bo nagle się okazuje, że to nie jest wcale tak, jak się wydawało, że jest wspaniale, jak się dojdzie do tego celu, bo to była trochę iluzja, a tam najważniejsze to była ta droga, która doprowadzała do tego momentu. No ale o to chodzi, nie? O to chodzi, żeby mam trofkę i teraz nie chodziło w moim życiu o tą trofkę, tylko chodziło o to, żeby mieć tą kolejną trofkę, nie? Tak. I tutaj celem nie jest koniecznie te trofeum, które zdobyłem, tę nagrodę, tylko ta cała moja półka z wszystkimi kolejnymi i po prostu i najlepsza, i następna. Jasne. Nagroda. Także podsumowując, mamy siłę nawyku, siłę woli. Są one bardziej powiązane właśnie odpowiednio z funkcjami SI i NI. Natomiast każdy musi tutaj odnaleźć w sobie jakby ten element, jak to wygląda u niego. Szczególnie może to być na pozór inaczej niż w tych funkcjach nam się wydaje. U funkcji niskich, czyli jeżeli mamy te SI nisko, ale mamy ten NI nisko, to może nam się wydawać, że to nie jest tak, jak modelowo to przedstawiliśmy, ale to dlatego, że te funkcje muszą być dopiero odkryte, jakby rozwojowe, one są bardziej rozwojowe i nie są tak powiedzmy widoczne i jasne, nie? Tak, i tak jak zawsze zachęcamy do wdrożenia wszystkiego, do tego, żeby mieć cały ten ekwipunek, bo wiadomo, są to preferencje, nie jest to tak kategorycznie, że SI ma tylko SI, a NI ma tylko SI. Tak. Nie, zachęcamy do rozwijania tego wszystkiego, tylko w tym odcinku chodziło o to, żeby pokazać, że ty już masz preferencje. Bardzo możliwe, że jest nieświadomą preferencją, bardzo możliwe, że walczysz z tą preferencją, że właśnie czujesz się źle, bo funkcjonujesz, próbujesz po prostu wpasować się w ten drugi paradygmat. Tak, dokładnie, że ten mówca motywacyjny jest wspaniały, bo robi zupełnie inaczej niż ja mam naturalnie i uważam, że po prostu powinnam robić dokładnie to, co on mówi, bo brzmi to tak super i wnieśle, a tak naprawdę ja funkcjonuję trochę inaczej, moja preferencja jest inna, więc tak jak mówię, zachęcamy do wszystkiego, ale w pierwszej kolejności zachęcamy do tego, żeby odkryć, który z tych dwóch jest najbardziej naturalny dla ciebie i zacząć po prostu od rozwijania tego, od zrozumienia tego, rozwijania tego i ułóż kolejny tydzień pod swoją funkcję, którą tutaj podsłuchałeś, o której się dowiedziałeś teraz dzisiaj w tym odcinku i daj nam znać, czy to jakąkolwiek różnicę zrobiło w twoim życiu, albo może masz jakieś haki, które już wdrażasz, które mogłyby przydać się innym tutaj słuchaczom, którzy są w podobnej sytuacji co ty, albo
może ty jesteś do przodu i masz nam coś fajnego do powiedzenia. Także dziękujemy serdecznie za uwagę. Napiszcie komentarze też dla tych, którzy jeszcze nie subskrybują nas, to bardzo prosimy o to, o te subskrypcje. Przypominamy o naszym kursie, który link jest dostępny w opisie. Jeżeli ktoś chce w takiej syntezie, w fajnej pigułce po prostu poznać MBTI i być też naszej takiej wewnętrznej społeczności, to zapraszamy. No i żegnają się Sophie, Nikodem, Type Hype. Do usłyszenia.